Dzień dobry Państwu. Dyrektora skłania się. Zapraszam na pierwszą w dniu dzisiejszym relację. To jest 6 listopada 2024 roku. Pierwsza, proszę Państwa, relacja z rozładunku czterech suwnic, potężnych suwnic, które dotarły do Gdańska 27 października tego też roku. Pogoda dzisiaj, proszę zobaczyć, nieco się pogorszyła. Nad Gdańsk dotarła mgła i jest taka wszechobecna wilgoć. Temperatura wynosi około 4 stopni i naprawdę już powoli zaczynają palce u rąk marznąć. Pokażę Państwu nieco plażę, żeby Państwo zobaczyli, jak wygląda właśnie plaża właśnie w mgle. Co prawda to nie jest taka mgła jak w dniu, gdy te suwnice dotarły do Gdańska. No i tak jak myślę, specjalnie ta mgła jakoś planów nie pokrzyżuje w związku z rozładunkiem tych suwnic. Ja już w dniu dzisiejszym nieco polatałem dronem, także myślę, że około godziny 12 ukaże się pierwszy film, taka relacja dronowa. Natomiast w tej chwili nagrywam film telefoniczny, telefonem taki prowizoryczny, ale myślę, że to jest taki pogląd, jak wygląda sytuacja w Gdańsku. Zdaję sobie sprawę, że ten film nigdy nie będzie taki atrakcyjny jak filmy z drona czy z kamery takiej prawdziwej. W dniu dzisiejszym póki co możemy zaobserwować pracę, proszę Państwa, przy rozładunku tych czterech suwnic. Natomiast praca bardziej skoncentrowana jest na tych już wyładowanych suwnicach. Tam, jak latałem dronem troszeczkę właśnie u góry, było doskonale widać, jak pracownicy coś przykręcają na tej pierwszej suwnicy, od ostatniej suwnicy od plaży, że tak powiem. Natomiast przy tej czwartej, która jeszcze jest na statku, póki co specjalnie nie ma takiego większego ruchu. Jadąc tu na Baltic Hub, zastanawiałem się, czy dzisiaj da rady odbyć lot dronem, ponieważ nieco mrzawka była taka, nieco padał deszcz. Ten deszcz nie był jakiś taki mega uciążliwy czy mega obfity, natomiast proszę Państwa, był to deszcz, który rzeczywiście źle wpływa na drona. W każdym bądź razie lot się udał i tak w tej chwili widzę, że pogoda się nieco uspokoiła, ten deszczyk przeszedł, natomiast mgła nadal pozostała i myślę, że w dniu dzisiejszym ta czwarta suwnica zostanie już wyładowana na suchy ląd, to jest na Baltic Hub. Ja specjalnie dzisiaj troszeczkę wcześniej przyjechałem, jakoś nie miałem takiego farta, żeby nagrać cały ten proces przemieszczania tej suwnicy ze statku na Baltic Hub, natomiast jak widać, pech mnie nie opuszcza, że tak powiem, nadal nie mam tego szczęścia. Być może jest szansa, że w kolejnych godzinach to się stanie. Ja dzisiaj mam troszeczkę więcej luzu, także jest szansa, że podjadę po południu również tutaj na Baltic Hub. Nie mam daleko specjalnie, także nie jest to jakiś dla mnie wielki problem. Postaram się, może wtedy mi tak przyfarci uda się nagrać cały właśnie ten proces przenoszenia tej ostatniej już suwnicy na ląd. Jak Państwu już kilkakrotnie mówiłem, w marcu przyszłego roku spodziewane są kolejne trzy takie same suwnice w Gdańsku. Także Baltic Hub będzie dysponował 7, proszę Państwa, suwnicami ultra nowoczesnymi, sterowanymi przez komputer. Także do Gdańska zawitała mega nowoczesność. No i ten terminal dodatkowy, T3, on ma być oddany już, proszę Państwa,
w przyszłym roku, w połowie właśnie roku 2025. Wszystko na to wskazuje, że tak też się stanie. Jak twierdzą władze Baltic Hub, cały harmonogram prac postępuje według planu, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pierwsze statki przypłynęły już w czerwcu 2025 roku. Tak jak wspomniałem we wcześniejszych filmach, niestety do Gdańska te takie statki oceaniczne największe nie będą przypływały. Te statki są kierowane do Niemiec, natomiast Gdańsk musi się zadowolić nieco mniejszymi statkami, aczkolwiek myślę, że to też może się zmienić. Natomiast póki co Baltic Hub musi się zadowalać tymi statkami nieco mniejszymi. Jak twierdzą władze Baltic Hub, terminal kontenerowy na tym nie ucierpi. Natomiast ja mam taką jakoś swoje przemyślenia, że jednak ta sytuacja nieco się zmieni i wkrótce będziemy mogli witać w Gdańsku największe statki kontenerowe na świecie. Tutaj myślę, że dla turystów odwiedzających Gdańsk będzie to wielka atrakcja. Plaża, proszę bardzo, jeszcze raz Państwu pokażę plażę, którą właśnie mamy tutaj na Gdańskich Stogach, tuż właśnie obok Baltic Hub. Plaża jest właśnie grodzona takim ogrodzeniem od terytorium Baltic Hub. Proszę się przyjrzeć spokojnie. A ja za chwileczkę już Państwu pokażę jeszcze raz tą plażę w Gdańsku. I tak jak uważam, proszę Państwa, ta właśnie plaża, którą Państwo teraz widzą, jest niedoceniana. Proszę zobaczyć, pięknie porośnięta roślinnością. Myślę, że te plaże najbardziej znane w Gdańsku czy też w Sopocie, no niestety takimi widokami nie mogą się pochwalić. I tak właśnie jak mówiłem, czy właśnie Gdańskie Stogi, czy proszę Państwa Wyspa Sobieszewska. To są miejscowości specjalnie tak niedoceniane właśnie pod kątem turystycznym przez odwiedzających Gdańsk. Także powoli będę już kończył relację z Baltic Hub. Zapraszam Państwa do subskrypcji kanału Dzidek Teraz. W razie, gdy film się spodoba, również zapraszam do lajkowania. No i oczywiście do komentowania. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Dzidek Teraz. Cześć.